wszystkich na konferencji prasowej po meczu ligowym Floty z Krakowią. Minęły dwa tygodnie bodajże od meczu pucharowego. Pan trener stawowy już chyba w trochę lepszym nastroju niż wtedy. Trener gospodarzy, pan Dominik Nowak, w trochę gorszym, no ale taki jest futbol. Jako ciekawostkę powiem, że przekroczyliśmy po raz pierwszy w tym sezonie 2000 widzów na meczu. Listowych, tak to nazwijmy, było 1980, ale dzięki wsparciu kibiców gości, przede wszystkim kibiców w Krakowie, ale tak jak słyszałem, także kibiców Arki, mamy w sumie 2200 osób dzisiaj na meczu. No i poprosimy o komentarz do spotkania. Jako pierwszy oczywiście pan trener stawowy. Ja bardzo chcę pogratulować swojej drużynie ambicji, charakteru, woli walki i naprawdę bardzo dobrej gry. Myśmy zagrali się tutaj bardzo dobre spotkanie. Przyjechaliśmy do Świnoujścia z takim nastawieniem, żeby dobrze zagrać, wygrać i to nam się w pełni udało. Uważam, że zasłużenie wygrywamy tutaj w Świnoujściu i z tego się bardzo cieszymy, chociaż już w szatni żeśmy rozmawiali o najbliższym spotkaniu i ono nas teraz najbardziej interesuje. Dziękuję. I trener gospodarzy. Gratuluję przede wszystkim przeciwnikom oczywiście wygranej w tym spotkaniu. Myślę, że zabrakło trochę momentami w naszej grze takiej agresywności. Takie jakby momenty rzeczywiście, szczególnie już w tej drugiej połowie, kiedy tą piłkę odbieraliśmy, wprowadzaliśmy groźne kontrataki. No, Krakowie wiadomo prowadziła ten atak pozycyjny, natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że mecz był na remis, jeżeli chodzi o stworzone sytuacje bramkowe. Natomiast no, w piłce liczy się to, co jest w sieci. Na pewno graliśmy z bardzo dobrym zespołem, to nie ma co ukrywać, zespołem, który dobrze operuje piłką, tego się też spodziewaliśmy. Chcieliśmy się przeciwstawić swoimi atutami, stałe fragmenty gry, plus szybki atak. Stała się pierwsza porażka faktem, ale myślę, że już nie ma co o tym rozpatrywać. Dużo na pewno ten mecz trzeba przeanalizować sobie i już przygotować się do następnego pojedynku z Bogdanką Mecz. To wszystko. Dziękuję również zawodnikom naprawdę mimo wszystko, mimo porażki, za determinację, zaangażowanie, dążenie do chociażby zdobycia jednego punktu w samej końcu. Dziękujemy. No i zapraszamy do zadawania pytań. Nie ma żadnych, wszystko jasne? No to jeżeli...